Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna od początku roku wydała 12 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. W strefie zainwestowały firmy z Suwałk, Gołdapi, Ełku i Białegostoku. Łączne nakłady planowane przez inwestorów wyniosą ponad 140 milionów złotych. Powstanie też około 120 nowych miejsc pracy. Są to tylko wstępne deklaracje. Najczęściej, jeżeli chodzi o miejsca pracy, to zwiększenie jest 4-5-krotne, czyli te ponad 120 miejsc pracy planowanych. Myślę, że zakończy się ostatecznie gdzieś w granicach 400 do 500 nowych miejsc pracy. W Suwałkach strefa odnotowała także reinwestycje. Zdecydowały się na nie między innymi Malow i Padma. Weszła też firma Cormate. Ona gdzieś jest związana z budową łodzi, wyposażenia do łodzi. I na dzisiaj mamy 3 zezwolenia jakby od początku roku tutaj w Suwałkach. W tej chwili będziemy ogłaszali procedury przetargowe dla kolejnych 3 przedsiębiorców. To będzie 1 w Białymstoku i 2 w Siemiatyczach. Na dzisiaj wiemy na pewno, bo mówimy o listach intencyjnych, czyli już przedsiębiorca jasno sprecyzował, co będzie robił, ile osób będzie chciał zatrudnić. Na razie my z reguły staramy się ogłaszać już po przetargu, tak jak rzeczywiście realnie to wygląda. Myślę, że w ciągu 1,5 miesiąca do 2 te decyzje już będą Państwu znane. Ostatnie 4 zezwolenia opiewają na łączną wartość 35 milionów złotych. Największa inwestycja dotyczy produkującej artykuły z drewna, płyt drewnopodobnych i plastiku Padmy 3. Padma zamierza w ciągu najbliższych 6 lat zainwestować aż 18 milionów złotych. Aktualnie rozgląda się za nowymi pracownikami. Spore, prawie 9-milionowe nakłady poniesie w ciągu 3 lat firma Masterpress, producent etykiet i opakowań. Około 3,5 miliona złotych w ciągu najbliższych 2,5 roku chce zainwestować obecna już w gołdapskiej podstrefie spółka Karton. Jest to firma, która już działa, stąd mówimy o reinwestycjach, tak? Czyli przede wszystkim zakup, gdzieś tam wchodzi w to zakup maszyn, czasami budowa nowej hali. 4. zezwolenie dotyczy przedsiębiorstwa Martex, które w ełckiej podstrefie będzie produkowało opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Do połowy 2020 roku zainwestuje ono ponad 3 400 000 zł. Oprócz tego spółka tutaj w Suwałkach, w Ełku, w tych podstrefach macierzystych w tej chwili inwestuje. Poprawiamy infrastrukturę, uzupełniamy. Chcemy jednak, by pracownicy, którzy dojeżdżają do tych firm, mieli też już takie dosyć bezpieczne warunki, czyli robimy chodniki, oświetlenie, kończymy drogi i jest to jakby, patrząc na ostatnie kilkanaście lat, nakłady, które poniesiemy w tym roku, to jest ponad prawie 6,5 miliona złotych. Strefa, odpowiadając na zapotrzebowanie przedsiębiorców, planuje też zwiększyć swoje zasoby gruntowe o kolejne 14,5 hektara. Wniosek został złożony już do Ministerstwa Rozwoju.